Chciałabym Państwu przedstawić pokrótce rolę cenzorów jako tych urzędników w Rzymie Republikańskim, którzy stali na straży ogólnie pojętej moralności, ale również na straży rodziny jako po pierwsze podstawowej komórki społecznej, ale również podstawowej komórki politycznej. Każde państwo, czy to starożytne, czy to współczesne, potrzebuje rodziny jako tej instytucji, która zapewnia państwu byt i przetrwanie. Prokreacja to jest to, co jest absolutnie niezbędne do istnienia państwa. I dlatego, mimo że w Rzymie rodzina była jednostką absolutnie autonomiczną, mimo że absolutną władzę w tej rodzinie sprawował pater familias, który miał władzę życia i śmierci nad członkami rodziny, to jednak już od czasów republikańskich daje się zauważyć pewne elementy, pewne przypadki ingerencji. Ingerencji państwa właśnie za pośrednictwem cenzorów w funkcjonowanie rodziny. Na początek kilka słów o kompetencjach tych urzędników. Urząd cenzora, początki tego urzędu datuje się na mniej więcej połowę V wieku przed naszą erą i pierwotnie, na co wskazuje również etymologia tego słowa, zadaniem tych urzędników było przede wszystkim dokonywanie czysto formalnie spisu wszystkich obywateli raz na 5 lat. Natomiast mimo, jak Liwiusz powiedział, dość skromnych początków, ten urząd urósł potem i nabrał ogromnego znaczenia. W jednym ze swoich sztandarowych dzieł, w dziele o prawach, De Legibus, Cycero nakreślił obraz państwa idealnego, trochę platońsko. Natomiast jego państwo idealne miało ogromne podobieństwa do Republiki Rzymskiej w tej czystej formie, jeszcze nie zdegenerowanej. I w związku z tym jego komentarze dotyczące poszczególnych urzędów w bardzo dużej mierze odbijają rzeczywistość i pokazują, jak faktycznie dany urząd funkcjonował w okresie Republiki. O cenzorach Cycero napisał tak. Cenzorzy niech spisują wiek, potomstwo, niewolników i majątek ludu. Niech strzegą miejskich świątyń, dróg, wodociągów i przychodów skarbu państwa. Niech przypisują części ludu według tribus. Niech rozdzielają według porządku majątkowego i wieku. Niech przypiszą potomstwo jeźdźców i piechoty. Niech zakazują być bezrzędnym. Niech stoją na straży obyczajów ludu. Niech nie pozostawiają hańby w Senacie. To jest w największym skrócie lista kompetencji cenzorów. Zauważcie Państwo, na czoło wybija się obowiązek sporządzania spisu ludności i wymienione są pewne elementy, które każdy obywatel musiał zadeklarować w czasie tego spisu, tak? Swój wiek, potomstwo, rodzinę, niewolników i tak dalej, majątek przede wszystkim również. Natomiast oprócz tego Cycero wspomina po pierwsze o działalności związanej z funkcjonowaniem, nazwijmy to, miejskiej infrastruktury, czyli pieczą nad dochodami i wydatkami państwa, nad budowaniem, remontowaniem budynków i nad podatkami. A zaraz potem pisze o tym, co po łacinie nazywamy regimen morum, czyli właśnie pieczą nad obyczajami, nad moralnością publiczną. W ramach tej kompetencji cenzorzy dysponowali bardzo mocną sankcją w postaci noty cenzorskiej. Mogli, dokonując spisu ludności, spisując senatorów również i elitarne centurie jeźdźców, mogli wykluczać, przenosić obywateli w hierarchii społecznej, jak również karać ich niesławą, utratą dobrego imienia, co dla Rzymian, dla których dignitas, godność stanowiła podstawę
było również bardzo istotnym elementem. Natomiast obok tej funkcji niejako, ale w związku z nią, Cycero wymienia również zakaz bycia bezżennymi. I to jest ten element, na którym ja bym chciała się za chwileczkę skupić trochę bardziej. O co tutaj chodzi? Bo wszystko wskazuje na to, że cenzorzy mieli pilnować, aby obywatele pozostawali w związkach małżeńskich. Najpierw jednak, żebyście Państwo zobaczyli, o kim rozmawiamy. To jest jedno z najsłynniejszych przedstawień cenzora. Relief pochodzący mniej więcej z 100 roku przed naszą erą, będący częścią tak zwanego ołtarza Domicjusza Henobarba, do obejrzenia w Luwrze aktualnie. Relief przedstawiający właśnie spis ludności. Ta osoba, która siedzi po lewej stronie z tablicą, jest to najprawdopodobniej pomocnik cenzora, który fizycznie dokonuje wpisu. Natomiast ten człowiek, który siedzi w centrum tego przedstawienia, to jest właśnie cenzor. I zobaczcie Państwo, on siedzi, a obok niego stoi obywatel, któremu on na ramieniu położył rękę. I ta ręka, po łacinie manus, to wiecie Państwo, to jest symbol władzy. To jest ewidentnie symbol władzy. Zobaczcie Państwo wobec tego, w rodzinie tę władzę, manus, władzę, która potem została trochę bardziej uszczegółowiona i wydzielone zostały jej poszczególne elementy, ale pierwotnie to właśnie manus, ręka, to jest ta władza. W rodzinie sprawuje ją paterfamilias, natomiast nad paterfamilias władzę ewidentnie sprawuje cenzor, bo on ma możliwość decydowania o tym, gdzie w hierarchii społecznej ten paterfamilias, a co za tym idzie również jego rodzina, się znajdą. Stąd, mimo że zwykle traktuje się urząd cenzora jako taki urząd zdecydowanie mniej znaczący w ustroju republikańskim niż chociażby konsulat, to jednak wydaje się, że jest to urząd, który dla tego ustroju miał znaczenie niebagatelne, wręcz kolosalne. Jeśli chodzi o te elementy ingerowania cenzorów w życie rodzinne, to one przede wszystkim, można je przede wszystkim umiejscowić właśnie w tym spisie ludności, cenzusie dokonywanym raz na 5 lat. Proszę Państwa, w czasie tego spisu każdy obywatel, tak jak wspomniałam, składał deklarację. Deklarację, która, jak powiedziałam, obejmowała jego rodzinę, wiek, potomstwo, majątek, ale nie tylko. Ta deklaracja była zawsze składana w formie tak zwanego jus jurandum. To jest, proszę Państwa, przysięga. Przysięga o charakterze sakralnym, której patronem jest Jowisz, czyli zobaczcie Państwo, ranga jest rzeczywiście ogromna. I polega ona na, podobnie jak znana Państwu stypulacja, na zadaniu pytania i udzieleniu odpowiedzi. Przy czym w przypadku jus jurandum dokonywanego w czasie spisu urzędnik, czy to cenzor, czy jego pomocnik, pytał o konkretne kwestie, a obywatel miał obowiązek zgodnie z prawdą udzielać odpowiedzi. W Nocach Attyckich Aulusa Gelliusa pojawia się kilka fragmentów, które przybliżają nieco specyfikę tego momentu i pokazują, jak to wyglądało. I na przykład Gellius pisze tak. Cenzor przyjmował uroczystą przysięgę dotyczącą żon. Formuła była następująca. Czy masz, zgodnie z twoim przekonaniem, żonę? Tym, który składał przysięgę, był pewien szyderca i złośliwiec zbyt skłonny do żartów. Ten, uznając to za miejsce dla opowiedzenia dowcipu, kiedy, tak jak było w zwyczaju, cenzor powiedział, czy masz zgodnie z twoim przekonaniem żonę, rzekł, mam żonę, ale nie u licha zgodnie z moim przekonaniem. Wówczas cenzor, tego kto niestosownie zażartował, przeniósł do grona erarii i jako powód zapisał ten powiedziany przed sobą błazeński żart. Po pierwsze, strona anegdotyczna, tego po polsku niestety tak dobrze nie widać,
Po łacinie widać to znacznie lepiej, ponieważ to sformułowanie, które ja tutaj przetłumaczyłam jako zgodnie z Twoim przekonaniem, po łacinie ex animi tui sententia, oznacza po pierwsze zgodnie z czyjąś najlepszą wiedzą, przekonaniem, ale również zgodnie z czyimś upodobaniem. Tak? Czyli mam żonę, tak, ale niespecjalnie ona mi się podoba. Niespecjalnie jestem szczęśliwy z tego powodu. Natomiast, jakie informacje możemy z tego tekstu zaczerpnąć? Po pierwsze wiadomo, że cenzor zwraca uwagę na to, czy ktoś jest żonaty, czy nie. Deklaracje cenzusowe oczywiście składali generalnie mężczyźni, więc to pytanie zawsze dotyczyło właśnie żony. Ale to sformułowanie ex animi tui sententia najprawdopodobniej ma związek również z tym, co stanowi jedną z podstawowych różnic między małżeństwem w prawie rzymskim, a małżeństwem w prawie współczesnym. Otóż w starożytnym Rzymie, żeby małżeństwo mogło zaistnieć, nie wystarczała zgoda początkowa obojga małżonków, tak jak to ma miejsce w większości współczesnych porządków prawnych. Ta zgoda czy wola trwania w związku musiała istnieć przez cały czas małżeństwa. W związku z tym to pytanie zapewne dotyczy również, czy ty nadal chcesz być mężem swojej żony, czy ty nadal wyrażasz tę affectio maritalis, czyli właśnie trwałą wolę pozostawania w związku. Żartownik, jak Państwo widzicie, został przez cenzorów ukarany dosyć szeroko, bo właśnie został zdegradowany w hierarchii do grona tych obywateli, którzy sytuowali się w niej absolutnie najniżej. Oprócz tego pytania dotyczącego pozostawania w małżeństwie, w czasie cenzusu pojawiało się jeszcze jedno pytanie. Znowu chciałabym Państwu pokazać fragment Nocy Attyckich Geniusa, ale ze względu na to, że on dotyczy pewnego bardzo specyficznego kazusu, to chciałabym Państwu w ramach dygresji odrobinkę przybliżyć sytuację. Otóż Rzymianie znali najprawdopodobniej od czasów archaicznych instytucje rozwodu. Rozwód mógł być zarówno czynnością prawną dokonywaną za zgodą obu stron, jak również jednostronnie, początkowo wyłącznie przez męża i tylko jeśli mąż wykazał, że żona dopuściła się jednego z najgorzej postrzeganych tamtej społeczności czynów, czyli przede wszystkim cudzołóstwa, jak również na przykład picia wina. Tylko w takiej sytuacji mąż mógł żonę odprawić. I o ile początkowo bardzo surowo tego przestrzegano, mąż, który odprawiłby żonę bez zachowania tych przyczyn, był pozbawiany całego majątku, połowa szła na rzecz żony, połowa na rzecz bogini Ceres, o tyle najprawdopodobniej w okresie republikańskim tak surowa sankcja uległa zanikowi. Kto przejął obowiązek czuwania nad tym, żeby rozwodów nie dokonywano bez przyczyny? Właśnie cenzorzy najprawdopodobniej. I teraz ten słynny kazus dotyczy niejakiego Spuriusza Carviliusza II, którego rozwód Rzymianie datowali na 231 rok przed naszą erą. Spurius Carvilius, który miał przydomek Ruga, człowiek znaczny, w roku 523 od założenia miasta za konsulatu Atiliusa i Valeriusa przeprowadził rozwód z żoną, ponieważ nie rodziło się z niej dzieci z powodu ułomności ciała. O tym właśnie Carviliusie mówi się, że żonę, którą odprawił, bardzo kochał i uważał za ukochaną ze względu na jej obyczaje, przedłożył jednak moc przysięgi ponad wolę i miłość, ponieważ został zmuszony przez cenzorów przysiąc, że pojmie żonę w celu płodzenia potomstwa. To jest to słynne sformułowanie, które w tekstach źródłowych pojawia się wielokrotnie, liberorum procreandorum gratia, czyli właśnie w celu płodzenia potomstwa. O co chodzi? Z całą pewnością z tego tekstu wynika, że Carvilius rozwiódł się z żoną dlatego, że jego zdaniem była bezpłodna. Z całą pewnością wzbudziło to jakieś kontrowersje społeczne, natomiast ten powód, który stał u podstaw rozwodu,
jest najciekawszy z naszego punktu widzenia. On twierdził, że nie mógł pozostawać dłużej w tym związku, bo przed cenzorami przyrzekł, że zawarł małżeństwo w celu płodzenia potomstwa. Czyli co on zrobił? Postawił cenzorów w sytuacji bez wyjścia. Bo z jednej strony cenzorzy mieli stać na straży tego, żeby nie dokonywano rozwodów bez zachowania przyczyn wskazanych przez Romulusa, tam bezpłodności z całą pewnością nie było. Z drugiej strony wiedział, że cenzorzy mają również starać się nakłaniać obywateli do tego, żeby zawierali małżeństwo w celu płodzenia potomstwa, między innymi tak formułując jedno z pytań cenzusowych. I tak źle, i tak niedobrze. Jak się go ukaże, no to w takim razie stwierdzi się, że nie trzeba zawierać małżeństwa w celu płodzenia potomstwa. Jeśli się go nie ukaże, to dla odmiany stwierdzi się, że w takim razie można dokonać rozwodu bez dochowywania tych przyczyn, które wskazał w swojej ustawie Romulus. Sytuacja absolutnie bez wyjścia. Ostatecznie Carvilius nie został ukarany. Natomiast zobaczcie Państwo, to pokazuje, jak mocno cenzorzy byli zaangażowani w propagowanie małżeństw i w propagowanie posiadania potomstwa. Wiemy na pewno, że cenzorzy rzadko kiedy posuwali się do stosowania jakichś bardzo poważnych sankcji, natomiast w większości wypadków ograniczali się do wygłaszania płomiennych mów, mających nakłonić współobywateli do zawierania małżeństw i posiadania dzieci. Przy wielu wykształconych słuchaczach, pisze znowu Gellius, odczytana została mowa Metellusa Numidicusa, surowego i wymownego męża, którą wygłosił w czasie cenzury do ludu na temat orzęku, kiedy nakłaniał do gorliwości w zawieraniu małżeństw. W mowie tej tak było napisane. Gdybyśmy mogli żyć bez żony, kwiryci, wszyscy trzymalibyśmy się z dala od tej uciążliwości. Skoro jednak natura tak to urządziła, że nie da się zbyt wygodnie żyć z żoną, ale bez niej nie da się żyć w ogóle, należy raczej kierować się trwałym dobrem niż chwilową przyjemnością. To jest, proszę Państwa, ten typowy rzymski mizoginizm, z żoną fatalnie, w ogóle nie da się wytrzymać, no ale już skoro trzeba, to trzeba, trudno. Cenzor podobno swoją mową wzbudził dosyć duże kontrowersje, ale skutek osiągnął. I tę samą mowę, według relacji epitomatora Liviusza, miał wykorzystać August. Wtedy, kiedy usiłował przeforsować i przekonać przede wszystkim współobywateli do swojego ustawodawstwa małżeńskiego, które nie dawało już dowolności, które stanowczo przymuszało obywateli zarówno do pozostawania w związkach małżeńskich, jak i do posiadania potomstwa. August tę samą mowę przytoczył w Senacie, tak jakby ona została sformułowana w jego czasach. Natomiast no, to już jest trochę późniejszy okres, to już jest początek pryncypatu. Wracając do cenzorów, zwykle, tak jak wspomniałam, ograniczali się oni do wygłaszania mów. Natomiast zdarzało się, że reagowali nieco bardziej stanowczo. I tak na przykład cenzorzy Camillus i Postumius nakazali, by ci, którzy doczekali starości w stanie bezżennym, wpłacili pieniądze do skarbu państwa tytułem kary, czyli ustanowili podatek. Podatek czy karę, jakbyśmy tego nie nazwali, dla tych, którzy nie zawarli związku małżeńskiego i doczekali w tym stanie kawalerskim późnego wieku. Skoro były jakieś sankcje, skoro były namowy, musiały też być jakieś premie. Tak to zwykle bywa. Obok metodyki ja zwykle jest również metoda marchewki. August wiedział o tym doskonale i cenzorzy również. W związku z tym już od czasów republikańskich istniały pewne nagrody dla tych, którzy byli ojcami przynajmniej trójki dzieci. W okresie republikańskim to były jeszcze bonusy tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Później w czasach Augusta również dla kobiet, ale cenzorzy na kobiety wpływu żadnego nie mieli, bo kobiety nie podlegały spisowi. Ten fragment zacytowałam dlatego, że w nim jest pokazane, jak tego nadużywano.
Otóż, jakimi przywilejami musi cieszyć ojciec trójki dzieci? Na przykład w sytuacji, kiedy dochodziło do jakiegoś rozdawnictwa ziemi, miał pierwszeństwo. W sytuacji, w której była wątpliwość, kogo wybrać na dany urząd, bardzo często to on wygrywał. I stąd zaczęły się pojawiać nadużycia. Scypion, słynny Scypion Afrykańczyk, ubolewał, że niekiedy dokonywano przysposobienia po to, żeby podnieść liczbę potomstwa i żeby móc korzystać z nagród przewidzianych dla ojców licznego potomstwa. Taki proceder starano się ukrócić, zwykle bez większego skutku, natomiast chciałam Państwu zasygnalizować, że zawsze znajdzie się jakaś możliwość obejścia prawa. Podsumowując, chciałabym powiedzieć, że ten wkład cenzorów w kształt rodziny w prawie rzymskim, w Rzymie okresu republikańskiego, był niebagatelny. Tych urzędników postrzegano jako takie postaci wręcz pomnikowe i rzeczywiście oni mieli ogromny posłuch w społeczeństwie. Na ile skuteczne były te mowy, oczywiście nie jesteśmy w stanie stwierdzić ze stuprocentową pewnością, ale wszystko wskazuje na to, że przynajmniej w wyższych warstwach społeczeństwa udawało się jakieś skutki osiągnąć. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.